Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś mam zamiar zrobić pierwszy na tym kanale story time z najbardziej dramatycznymi, mrożącymi krew w żyłach historiami z mojego jeździectwa, więc przygotujcie sobie herbatkę lub coś do jedzenia, a ja przejdę do opowiadania moich najgroźniejszych, najstraszniejszych momentów w jeździectwie. Zanim zaczniemy odcinek, koniecznie napiszcie, czy może wy mieliście jakieś straszne, dramatyczne czy groźne sytuacje w stajni albo podczas jazdy. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. Pierwsza historia będzie z niedawna, ponieważ działo się to jakieś, nie wiem, może 2 tygodnie temu. Sprowadzaliśmy konie, tak jak w sumie normalnie zazwyczaj wygląda sprowadzanie. Wszyscy razem poszli na pastwisko, każdy wziął sobie po jednym lub po 2 koniach, w zależności od tego, ile jest w stanie utrzymać. No i poszliśmy takim jednym sznurkiem do stajni. Jako że teraz konie, a w szczególności wałachy, wychodzą na zupełnie inne pastwisko, do którego droga jest dosyć długa, są tam jakieś plandeki i tak dalej, no to te konie się boją, jest to dla nich jeszcze takie nie do końca znane. No i zdarzy się, że czasem odskoczą, się spłoszą delikatnie, ale nic szczególnie mocnego, no bo nasze konie są generalnie spokojne. I ja wzięłam sobie Wontona oraz Atamana i prowadziłam ten cały zastęp ludzi z końmi, sprowadzających. No i są to naprawdę mega spokojne konie i w ogóle nie znam konia, który jest bardziej spokojny niż Wonton. To jest taka ciepła kluseczka, że nie wiem, co by go mogło przestraszyć. Znaczy, teraz już wiem. Chociaż nie do końca zdaję sobie sprawę z tego, co wzbudziło jego strach, jednak, no, przestraszyli się. I Ataman, i Wonton. No i niestety ja się tego nie spodziewałam. Wiadomo, rzadko kiedy się spodziewamy, że koń się spłoszy. Szli sobie normalnie, spokojnie, po czym nagle łup! Pociągnął mnie Wonton, upadłam na ziemię. Ataman przebiegł po mnie raz, strącił mnie w łydkę, potem znowu po mnie przebiegł, Wonton też po mnie przebiegł. I Ataman dosłownie wylądował przede mną tak kopytami, że zmieściły się między moimi nogami, że tak powiem. Wyglądało to tak, że ja miałam tu swoje nogi, o, to są moje nogi, a to są Atamana nogi i on, o tak, tak miał nogi przed moimi. No, no, było strasznie. Jedyne, co ja zrobiłam, co byłam w stanie zrobić, no bo co miałam cię podnieść, no, byłoby to dość niebezpieczne. Jedyne, co mogłam zrobić, to zakryłam sobie głowę rękami, żeby mnie żaden przypadkiem nie uszkodził. Takie sytuacje się niestety zdarzają i wiem, że nie powinno się prowadzić 2 koni, ale my mamy dosyć duże stado i każdego konia z naprawdę daleka trzeba sprowadzić. I więc jeżeli miałoby to działać na zasadzie bierzemy pojedynczego konia, to by trwało masę czasu. Więc osoby, które są pewniejsze, jakby bardziej doświadczone i wiedzą, jak sobie w takich sytuacjach radzić, no to biorą 2 konie. Kolejna historia jest z bardzo dawna, ponieważ to dosłownie 2 lata temu, może 3, więc to jest, no, połowa mojej jazdy konnej. Więc miałam trening na peronie. On wtedy był w naszej stajni jeszcze dosyć krótko, więc to było dawno. I był to trening na hali, miały to być najeżdżanie na przeszkody z ciasnych najazdów. No i wiadomo, jak się konia nie przygotuje dobrze do zakrętu ciasnego, no to różne rzeczy mogą się wydarzyć, koń może się potknąć i tak dalej. No i nam się niestety przydarzyło coś takiego, że upadliśmy wspólnie. Bardziej dramatyczne było dla mnie od tego samego upadku to, że jakby straciłam pamięć krótkotrwałą i wstałam, przejechałam ten parkour jeszcze raz i później jakby przestałam sobie zdawać sprawę z tego,
co się działo wcześniej, od początku tego treningu i w sumie nie do końca pamiętałam. Stanęłam w ogóle Julce na jeździe na przeszkodę, bo nie ogarniałam, jak leci parkour. I potem zaczęłam się stresować, że ja zapomnę dosłownie wszystkiego z mojego życia, że straciłam pamięć na zawsze i tak dalej. No na szczęście nie stało się tak, jak widać. Pamiętam wszystko, kim jestem i tak dalej, ale było to dla mnie mega straszne, aż się popłakałam, jak na myśl o tym, że mogłabym stracić pamięć. Kolejna historia jest no taka groźno-śmieszna, bardziej na przestrogę. Byłam na obozie, moim jedynym obozie w życiu, w kawalerii Hubal. No i tam był taki koń, Maciuś, chyba, z tego co pamiętam. No i poszłam do stajni i tam go zaczęłam miziać po pysku i tak dalej i on tak śmiesznie kłapał pyskiem. No i ja dalej tym palcem go tak miziałam po tych chrapach, po czym on mnie uwalił w ten palec, centralnie mnie tak uwalił mocno, że przez najbliższe 2 tygodnie tego palca nie czułam. To była dosyć przykra sytuacja, bo niby wiedziałam, ale i tak to robiłam. Mózg. Także pamiętajcie, nie drażnijcie się w taki sposób z końmi. Kolejna sytuacja to już w ogóle dawne, dawne czasy. Moje pierwsze w życiu zawody. Jechałam je na herweście i były to takie zawody klubowe w naszej stajni. No i jadę sobie parkour, normalnie, ładnie jadę, po czym no okazało się, że chyba nie podpięłam dobrze popręgu, bo siodło zaczęło mi się zsuwać na boczek, a z tym siodłem ja w galopie. Gdzieś tutaj umieszczę filmik, jak to wyglądało. Nie wyglądało to zbyt groźnie, ale mogło być różnie. Gdybym na przykład nie wydostała nóg ze strzemion i tak dalej, mogłabym wylądować pod koniem, albo jakby on nie przestał galopować. Takie sytuacje są mega niebezpieczne. Na szczęście ja się wykaraskałam i teraz się z tego śmieję. I mogłam po prostu podciągnąć popręg. Pamiętajcie, podciągajcie popręgi. I ostatnia sytuacja, chyba najbardziej przykra i taka straszna, nieprzyjemna dla mnie. Były to jakieś wakacje i miałam sprowadzić Tosię na jakąś jazdę. I poszłam tam na pastwisko i Tosia, wiadomo jak to Tosia, zaczęła przede mną uciekać, bo nie chciała, żebym ją sprowadzała. No i biegała sobie tym galopem, po czym nagle na pastwisko z lasu wybiegł zając. Co Tosia zrobiła? No, po prostu sobie na luzie po nim przegalopowała. I na moich oczach ten zając po prostu umierał. Tutaj widziałam dosłownie, jak ten zając miał jeszcze te drgawki pośmiertne, jak próbował tam jeszcze odskakiwać, mimo że miał skręcony kark. Było to dla mnie mega straszne i wiecie, no coś z tym zającem musiałam zrobić, więc tego jeszcze ciepłego zwierzaka, który przed chwilą żył, no przenosiłam na rękach w jakieś krzaki. Ja jestem bardzo empatyczną osobą i kiedy to zobaczyłam, naprawdę to mega mną wstrząsnęło. Wiadomo, w naturze takie sytuacje się wydarzają i jest to na porządku dziennym, ale no zazwyczaj my po prostu tego nie widzimy, więc no było to dla mnie straszne. Okej, więc to były moje historie. Myślę, że z wielu z nich mogłoby płynąć jakaś nauka. Mam nadzieję, że ten filmik był ciekawy. Może jeśli Wam się spodoba, to zrobię podobny, tylko że ze śmiesznymi historiami. Ja Was zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama oraz TikToka i się z Wami żegnam. Do zobaczenia, cześć!